Szczęść Boże, serdecznie Państwa witamy na debacie, rozmowie poświęconej, debacie kończącej konkurs, otwarty konkurs teologiczny, w tym roku zatytułowany Granice poświęcenia, miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej. Konkurs zorganizowany przez Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, działające w Krakowie. Ta nasza rozmowa, debata miała być debatą kończącą także rok akademicki, który zwykle to uroczystość gromadziła wszystkich studentów DSFT. Obecna sytuacja epidemii zmusiła nas do takiej formy nagrania, które Państwo będą mogli odsłuchać. Mam nadzieję, że od nowego roku akademickiego z wszystkimi studentami DSFT będziemy mogli się na nowo spotkać w murach klasztoru krakowskiego. Drugi konkurs teologiczny, który ogłosiliśmy, widząc potrzebę zachęcenia tych, którzy nie są zawodowymi teologami, zachęcenia ich do refleksji teologicznej, do myślenia w wierze, namysłu nad różnymi naszymi tematami związanymi z wiarą, związanymi z chrześcijańskim życiem w świecie. W ubiegłym roku tematem prac była kwestia Kościoła, jego granic, jego istoty i znaczenia dla zbawienia wszystkich ludzi. W tym roku temat bardziej etyczny, dotyczący właśnie granic poświęcenia. Cieszy nas, że tak jak w ubiegłym roku, tak i w tym roku napłynęło kilkadziesiąt prac, 21 prac, to nie mało, i prace dla nas, członków jury, lektura tych prac w większości była bardzo pełna, budząca zainteresowanie. Ta dzisiejsza rozmowa będzie wokół tych prac krążyć, ale zanim do niej przejdziemy, to pozwolę sobie przedstawić uczestników naszej rozmowy, którzy są zarazem jurorami tego konkursu. Siostra profesor doktor habilitowana Barbara Herowicz, która należy do Zgromadzenia Misyjnego Służebnic Ducha Świętego. Siostra jest etykiem, profesorem nauk humanistycznych w zakresie filozofii i od wielu lat kieruje Katedrą Etyki Szczegółowej na Katolickim Uniwersytecie. Już etyki. Teraz już etyki już zmienione. W szerszym znaczeniu. Tak. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Pani doktor habilitowana Justyna Łukaszewska-Haberkowa, z wykształcenia filolog klasyczny i historyk kultury, która habilitowała się z historii. Pracuje na co dzień na Akademii Ignacjanów w Krakowie, zajmując się historią kultury i antropologią kulturową. I ojciec dr Janusz Pyda, dominikanin jak widać, podobnie jak ja. Doktor teologii, absolwent również filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, na co dzień wykładowca teologii i filozofii w Kolegium Dominikańskim, także w Warszawie na Papieskim Wydziale Teologicznym, a zarazem od kilku lat duszpasterz akademicki krakowskiej beczki, duszpasterstwa, które działa przy naszym krakowskim klasztorze. To ojciec Janusz będzie kierował tę debatą, rozmową, a na koniec tej rozmowy będziemy mieli przyjemność ogłosić laureatów, tych, którzy tegoroczny konkurs zwyciężyli. Więc teraz oddaję głos ojcu Januszowi. Pozwolę sobie na samym początku przypomnieć tytuł prac konkursowych i temat prac konkursowych tegorocznych. Temat brzmiał tak: granice poświęcenia, miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej. I chciałbym, żebyśmy naszą rozmowę zaczęli może trochę nietypowo, ale od wyjścia z roli komisji, z roli jurorów, z roli sprawdzających pracę i oceniających pracę, a postawili się w roli tych po części, którzy te prace pisali. Spróbujmy sobie pomyśleć, gdybyśmy my, każdy z nas dostał taki właśnie temat, granice poświęcenia, miejsce heroizmu w etyce chrześcijańskiej, jako temat artykułu, jako temat prelekcji, odczytu czy mini wykładu. Od której strony spróbowalibyśmy tym tematem się zająć? Od której strony ten temat dla nas byłby interesujący, bo on mieści w sobie naprawdę bardzo dużo możliwości. Jest ciekawie sformułowany, z jednej strony konkretnie, a z drugiej strony bardzo
wielopłaszczyznowo, od której strony my byśmy próbowali do niego podejść? Pozwolę sobie rozpocząć od pań, od siostry profesor Barbary Chyrowicz. Dziękuję bardzo. Otóż, gdybym miała pisać pracę na ten temat, to najpierw bym odróżniła pojęcie heroizmu odnoszące się do działań i do postaw, bo to są dwie różne rzeczy. Termin supererogacja, do którego niektórzy z Państwa się odwołali w pracach, wprowadzony przez Davida Hayda do etyki stosunkowo niedawno, on się odnosi głównie do czynów. Skąd się wzięła taka potrzeba wprowadzenia tego terminu supererogacja w etyce? Otóż wzięła się stąd, że analityczni filozofowie, etycy, doszli do wniosku, że kiedy mówimy o obowiązkach, czyli nakazach i zakazach, a oprócz tego mamy jeszcze działania dobrowolne, czyli takie, które możemy spełniać, ale nie musimy, otóż te kategorie ich zdaniem nie wyczerpują bogactwa moralnego fenomenu, ponieważ nie mieszczą się w nich działania te nadobowiązkowe, czyli te supererogacyjne, działania heroiczne. Niektórzy z etyków nazywali te działania działaniami bohaterów i świętych, bynajmniej nie wiążąc tego absolutnie z kategorią świętości, tak jak rozumiemy ją w chrześcijaństwie. Chodziło mi o to, że to właśnie są takie działania, które dalece wykraczają poza obowiązek. Wprowadzili te kategorie, ale wprowadzając te kategorie zwracali uwagę, że nikogo nie można do tego rodzaju działań zobowiązać. One muszą być dobrowolne. Zwracali również uwagę, że jeśli chodzi o te działania supererogacyjne, to nie mamy do czynienia z taką prostą symetrią, z jaką mamy do czynienia w przypadku obowiązków. Co mam na myśli? Otóż jeżeli mamy na uwadze moralne obowiązki, na przykład jesteśmy zobowiązani do bycia sprawiedliwymi, to jeżeli ja jestem sprawiedliwa wobec ciebie, mam prawo wymagać, żebyś był sprawiedliwy wobec mnie. A w przypadku tych działań supererogacyjnych jest inaczej, ponieważ one są dobrowolne. To znaczy z faktu, że mnie stać na gest wobec ciebie, nie wynika, że musi ciebie stać na podobny gest wobec mnie. Nie można od nikogo tego wymagać. Ciekawe. Czynów supererogacyjnych wymagać nie można. One wykraczają poza obowiązek. Zauważcie Państwo, że zasada sprawiedliwości, tak jak jest sformułowana w jej części integralnej, weszło to nawet gdzieś do etyki medycznej, mówiła przede wszystkim nie szkodzić. To i tak dużo. Ktoś by myślał, że to jest jakiś ogromny minimalizm, ale jak się zastanowić nad, powiedzmy, naszym życiem w społeczności, gdybyśmy sobie przynajmniej nie szkodzili, to to byłby inny świat. To i tak dużo, kiedy ludzie sobie nie szkodzą. Ale supererogacja, heroizm to coś więcej. I do takich działań ludzi zobowiązywać nie można. Ale inna i ciekawa rzecz jest, jeśli chodzi o heroizm postaw, o tym analitycy nie pisali, ponieważ heroizm postaw to nie jest heroizm pojedynczego czynu. Heroizm postaw to jest, moglibyśmy powiedzieć, odnosząc się do klasycznych pojęć, to jest jakieś nasze doskonalenie się w cnocie, prawda? To znaczy ta heroiczna postawa albo zdobycie cnoty w stopniu heroicznym oznacza, że myśmy się po prostu udoskonalili w miłości. To znaczy, że my jesteśmy gdzieś, wykorzystując epidemiczne terminy, na fazie wzrostu, zbliżamy się coraz bardziej. My się nigdy nie zbliżymy do tego ideału. Ja mam wątpliwości, czy Arystoteles wierzył, że można być takim super cnotliwym, czy zaledwie powściągliwym właśnie. Ale o coś zupełnie innego tutaj chodzi. Teraz nawiązując do chrześcijaństwa wprost. Otóż to nie jest, można by powiedzieć tak, że ten heroizm postaw, który będzie dotyczył naszego, powtórzę raz jeszcze, jakiegoś starania się o cnotę, że on nas nie obowiązuje. On nas obowiązuje, ale on się nie wyraża w jakichś spektakularnych, bohaterskich czynach, tak jak to przedstawiają autorzy piszący o supererogacji. On się po prostu wyraża w jakiejś wierności naszej tym obowiązkom, które mamy na co dzień, i to wierności, która no, nie zostawia sobie pewnych furtek, prawda? To jest jakieś nasze stałe dążenie. I czy tu jest granica? Tutaj nie ma granicy, dlatego że my nigdy nie osiągniemy tego stanu, jak sądzę. I trudno byłoby mówić o
o tym, że ktoś kocha za dużo, gdybyśmy chcieli. Można kochać niewłaściwie, ale jesteśmy cały czas po prostu w jakimś, na jakimś, jeżeli nam zależy, rzecz jasna, na moralnych postawach, cały czas do czegoś dążymy i tutaj granic nie można wytyczać. Ale to nie tak, że wszyscy równocześnie jesteśmy zobowiązani do jakichś superbohaterskich czynów. Zresztą szukanie takich czynów na siłę, marzenie o tym, że będziemy się mogli gdzieś tam wykazać, tu się Lord Jim, którego ojciec lubi, przypomina, to jest takie złudne myślenie. My nie wiemy, co nam życie przyniesie, ale, i to już moja ostatnia refleksja, taka na kanwie trochę tego spotkania Chrystusa z młodzieńcem bogatym, który wypełniał wszystkie przykazania. Natomiast w momencie, kiedy spotkał się z taką propozycją od Jezusa, żeby zostawił wszystko to, co ma i poszedł za Nim, to nie było go na to stać. I wiemy, i to jest taki trochę smutny moment, moglibyśmy powiedzieć, w tej Ewangelii, kiedy on się spotyka z propozycją, niestety na takiej zasadzie dziękuję, postoję, to już za dużo, już nie przesadzajmy, ale ten człowiek nie stał się przez to absolutnie złym człowiekiem i takiej refleksji nie znajdujemy. Każdy ma swoją drogę, to gdzieś w jednej z prac się pojawiło. Być może droga tego młodzieńca była inna. Nie można, powtórzę raz jeszcze w moim przekonaniu, wymagać od człowieka, żeby rzucał wszystko, żeby, ja wiem, spauperyzował się w imię pomocy tym, którzy są dookoła i no, na co dzień szukał tego rodzaju działań. Ja myślę, że one i tak nas dopadają. Nie wiemy kiedy, nie wiemy jak, nie wiemy, czy w życiu nas nie spotka taka próba, czy zdamy egzamin, też nie wiemy, ale nie sądzę, żeby można było tego rodzaju właśnie bohaterskie czyny umieścić w spisie, powiedzmy, przykazań i moralnych obowiązków chrześcijańskich. To tyle na razie. To ja jeszcze pozwolę sobie dopytać, bo ten wątek, który siostra profesor poruszyła, jest bardzo ciekawy, rozróżnienie na heroizm czynu i heroizm postawy. Czy tego typu rozróżnienie mogłoby znaczyć, że możemy mieć do czynienia, przynajmniej teoretycznie, z sytuacją, kiedy ktoś dokonuje heroicznego czynu, nie będąc, nie mając wypracowanej postawy heroicznej i odwrotnie? Czy może być tak, że ktoś ma wypracowaną postawę, czy no tak, postawę heroiczną, a jednocześnie nigdy się to nie objawiło w heroicznym czynie? Czy jest możliwe taka sytuacja? To znaczy tak, nie jest wykluczone, że kogoś stać na taki bohaterski, heroiczny czyn, mimo że w życiu no, nie kieruje się zbyt wysokimi standardami, prawda? Ale tu jest też taka ciekawa rzecz, że z reguły, kiedy post factum my kogoś chwalimy za to, że go było stać na zaryzykowanie własnego życia, i pojawiają się wywiady w telewizji, proszę pana, proszę pani, jak to, że tu pan właśnie okazał takie bohaterstwo, znamienna jest odpowiedź. Bardzo często te osoby mówią, niczego wielkiego nie zrobiłem, to było moim obowiązkiem. To jest ciekawe, prawda? To jest taki temat do dyskusji, że one tak myślały i myślę, że tak może być, że to nie jest tak, że tylko świętych stać na takie czyny, ponieważ świętość czy ta heroiczna postawa nie wiąże się w sposób taki bezpośredni z umiejętnością zachowania się bohaterskiego w danej sytuacji. W drugą stronę natomiast powiem tak, można by oczekiwać, że ktoś, kto wydoskonalił się w miłości, że w momencie próby ten egzamin zda. Można. Chociaż doskonale wiemy, że posiadanie cnoty nie jest gwarantem, że zawsze zachowamy się cnotliwie. No dlatego ja tu mówię o pewnym prawdopodobieństwie. Natomiast to, czy nam życie przyniesie taką sytuację, w której będziemy musieli się tak zaangażować, to jest dla nas niewiadomą. Być może tak, być może nie. Ja pamiętam kiedyś taką rozmowę, którą oglądałem w telewizji, jak dziennikarka próbowała rozpaczliwie przeprowadzić wywiad z ratownikami górniczymi, którzy wyszli z szybu po akcji ratowniczej i ona próbowała z nimi rozmawiać jako z bohaterami, no bo to są ludzie, którzy narażali. Oni kompletnie nie byli skłonni do rozmów. Jeszcze do tego cała ich postawa mówiła, no co, no jesteśmy, taką mamy robotę, no to zeszliśmy i zrobiliśmy to, nie? To jest trochę ten moment. Dziękuję serdecznie. Pani profesor.
Profesorem jeszcze nie jestem. No ale doktorem habilitowanym tak. Już to znaczy. Ja bardzo dużo, bardzo dziękuję za to, że zostałam wyróżniona uczestnictwem w obradach tak znakomitego gremium oceniającego pracę i nie tylko. Ale muszę powiedzieć, że czytanie kolejnych prac dało mi ogromne pole do różnego rodzaju refleksji i rozważań. I na pewno stwierdzę, że gdybym miała napisać artykuł na temat tego, jakie są granice poświęcenia, to nie napisałabym tego artykułu w sposób naukowy. Dlatego, że sięganie do podstaw naukowych byłoby to dla mnie trudne. Wynikałoby, oczywiście na pewno się zgadzał w jakimś stopniu z tokiem rozumowania, ale co uznałabym za granicę poświęcenia? No przede wszystkim to bardzo indywidualnie w ujęciu każdej osoby. Myślę, że granice poświęcenia i heroizmu wynikają z powołania człowieka. Nie wszyscy jesteśmy do tego samego powołani w ten sam sposób. Wszyscy jesteśmy powołani do miłości człowieka, która w każdym z nas może się w inny sposób objawić. I oczywiście nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób to oceniać, ale może się okazać, że największym czynem heroicznym człowieka będzie to, że będzie się zajmował swoją teściową. Prawda? To jest... uznając w niej prawa ludzkie. I albo to, teściem, prawda? Albo żeby, teściem, tak, to żeby... Nie chciałbym, żebyśmy... Ja bardzo kocham moich teściów, więc tu proszę nie... Czasami w takim życiu codziennym nawet spotykamy się z tą myślą, ach jej, to są heroiczni ludzie, oni się opiekują tutaj, czy swoim dzieckiem, które jest chore, kimś innym, kto tego wymaga. Tymczasem z perspektywy człowieka, który ma miłość do Chrystusa w drugim człowieku, to jest naturalne postępowanie, prawda? Jego się nie da w żaden sposób uzasadnić. Ono jest naturalnym powołaniem, czy powiedzmy tym, w jaki sposób człowiek wypełnia to, co mu zostało przydane. Czy to znaczy, że oczywiście wszyscy jesteśmy powołani w jakimś sensie do heroizmu, który może oznaczać utratę czasu wolnego, pewnej wygody życia. I chcielibyśmy pewnie takich wielkich czynów heroicznych w odniesieniu do swojej osoby, czy tak nam się wydaje. Tymczasem, jeśli popatrzymy, nawet to w tych pracach było widać, co mnie zaskoczyło, analizujemy zawsze ten ostatni moment, w którym okazuje się, że ktoś poświęca życie w sposób taki bardzo ewidentny, to znaczy idzie na śmierć męczeńską, prawda? Tymczasem bardzo często jest to decyzja, którą kiedyś ten człowiek dawno temu, raz, taki mały Rajmund, prawda, w domu chciał iść za Chrystusem i jego najbardziej ukochał. I potem stał się Maksymilianem Kolbe, prawda? I to droga życia pokazuje, że to stało się wypełnieniem decyzji, którą kiedyś powziął. Tak samo w wypadku czy Edyty Stein, czy wielu innych świętych, także takiego świętego, którego ja bardzo lubię w tym kontekście heroicznych cnót, akurat to się nie pojawił, czyli Tomasza Mora. To też, prawda, świadoma decyzja, która prowadzi człowieka do jakiegoś wypełnienia i czynu heroicznego. Wynika, jest jakby naturalnym zjawiskiem, to kształtuje się, wyrasta w środku. Więc nie wiem, czy chciałabym napisać pracę w sposób naukowy, natomiast na pewno sięgałabym do wielu przykładów, które w jakiś sposób są mi bliskie, także może do takich, które są mniej ewidentne. A co by mnie jeszcze skłoniło do dzisiaj rano, jak przygotowywałam właśnie się, zastanawiałam, jak ten dzień spędzę i co można jeszcze powiedzieć, przypomniała mi się postać osoby, z którą sama jestem związana. To jest mój imiennik, Justyn Spyrłak, zresztą dominikanin, który jakby został wezwany do czynu heroicznego, został zamordowany, ale to także wynikało z jego funkcji. Nie chciał opuścić tych ojców, których miał w Czortkowie, prawda? To znaczy został z tymi, do których został posłany odpowiednio wcześniej. Czy to była jego decyzja? Może tak. W pewnym sensie tak, stał się posłuszny, prawda? Natomiast prawdopodobnie sam o tym nie zdecydował. Więc tu ta granica heroizmu, który jest nam zadany, który wynika z decyzji, które podejmujemy, czasami jest bardzo nieprzeźroczysta. Trzeba wiedzieć... Nie da się wyraźnie powiedzieć, w którym miejscu ona przebiega. Dlatego myślę, że rzeczywiście heroizm z jednej strony jest pewnym
czynem, działaniem konkretnym, które wynika z postawy. A postawą jest to, że się kocha drugiego człowieka i Chrystusa w tym drugim człowieku. Oczywiście to nigdy nie będzie doskonałe, natomiast no to jest to dążenie, prawda? Do tego jesteśmy powołani. Tomasz Morus, o którym Pani wspomniała, on jest w tym kontekście szczególnie ciekawy, nie tylko ze względu na swoją męczeńską śmierć, ale dlatego, że on zupełnie niekokieteryjnie podkreślał, że był cały czas bardzo drżący w swoich decyzjach, że się bał, że był cały czas niepewny i to i w listach do córki, to jest cały czas, on jakby zupełnie niekokieteryjnie cały czas podkreśla trochę taką sytuację, o jakiej siostra profesor powiedziała, jakby był nieheroiczny postawą, za to heroiczny tym czynem, do którego wcale nie był zdolny, ale to jest ciekawa w tym sensie postać. Ojciec rektor. Ja chyba podobnie podchodzę do tego tematu. Pewnie bym wyszedł, tak sobie w tym momencie myślę, od osób, od bohaterów w cudzysłowie. Być może bohaterów biblijnych, zwłaszcza w Starym Testamencie mam jakoś w głowie wiele osób, które też są przedstawione oczywiście w pewnej stylizacji biblijnej jako bohaterowie i krytyka literacka nam ich pokaże wiele, jakieś tła i tak dalej, ale chyba jest ta prawdziwość, myślę, historii biblijnych, choćby w porównaniu z takimi bohaterami greckimi, to są to bardzo często, trudno pokazać osobę w jakimś sensie od początku do końca bohaterską. To są życiorysy tych wielkich herosów Starego Testamentu, i Dawida, i Salomona, i Mojżesza, Judyty i innych. Mimo wszystko dużo bliższe nam to, myślę, pełne także momentów szarości, czy jakichś momentów właśnie decyzji, wyborów. Nie jest to zawsze taka decyzja oczywista. Więc pewnie bym od bohaterów wychodził, co zresztą też wielu uczestników konkursu Myśląc o Świętych przedstawiało nam ich, więc bardzo chodzi mi po głowie w tym momencie taki przykład heroizmu, który chyba łączy w sobie dokładnie te dwie cechy, o których siostra profesor mówiła, te dwa aspekty postawy i czynu, które można bardzo ładnie w ich życiu zobaczyć, to są koniec końców męczennicy, ale męczennicy z Tiberin, to są trapiści kilkanaście lat temu, którzy oddali życie w Algerii, w górach Atlasu. Znani nam pewnie po części, chyba to jest film, ten tytuł był Ludzie Boga. Tak, w języku polskim tytuł był Ludzie Boga, który rzeczywiście też pokazuje ich autentyczną drogę do tego momentu, że o koniec końców oddali życie. Pokazuje także drogę wątpliwości, bo jeden z tych kilkakrotnie nie podejmowali decyzję wspólnotową, czy zostać, czy wyjechać, bo były naciski właśnie, kiedy tam ta rewolta islamska wzrastała, w sytuacji zresztą bardzo złożonej politycznie, gdzie dziś nawet do końca nie bardzo wiadomo, kto ich zabił, czy nie, przypadkiem nie stoją za tym jakieś służby specjalne, które w ten sposób prowokowały islamskich ekstremistów w tamtym momencie, gdzie jeden czy drugi z braci chciał wyjechać, ale zarazem jako decydował się być wiernym także tych zobowiązaniom, wspólnocie, a oni w koniec końców wierni ludziom, z którymi mieszkali obok, swoim sąsiadom, którzy z Algerii, ze swojej ojczyzny wyjechać nie mogli, a równie jak oni byli wystawieni na przemoc, na niepewność, na to wszystko, co mogło ich złego spotkać. I w tym sensie to jest też, myślę, choćby taka jedna z historii, którą można pewnie wgłębić trochę i pokazać dużo właśnie tą głębię dorastania, postaw, w którym ten moment także i lęku, prawdziwego ludzkiego lęku nie pojawia się, a jednak wspólnie, i to jest też może piękne, wspierając się, rozumiejąc się, nie kryjąc się na bohaterów, trwali do końca i w ten sposób dali świadectwo jakby wierności temu, co właśnie chyba jest w tych pracach się często pojawia, co myślę też dzisiaj jest nam dane jako jakoś wyzwanie heroiczności postaw może bardziej. Nieraz się pojawia mowa o heroiczności w codzienności, nie? Tej wierności tak, swoim często. Obowiązkom, tym najmniejszym czasem bardzo w tym świecie, którym no właśnie też któryś tutaj z naszych uczestników konkursu napisał, łatwiej nam jest komuś pomagać poprzez struktury, niż na przykład poświęcić się czemuś. Nie? Więc, chyba nawiązując do
do któregoś tam spisze, chyba A.A. Alexis Tocqueville mówił, że w tym świecie, w którym jesteśmy, dużo więcej nam, łatwiej nam pomagać, niż się czemuś poświęcić, komuś. Nie? A w heroizmie może to jest też koniec końców istotą i tego heroizmu, że to jest poświęcenie, to nie jest już nie tylko wyjście poza normę, czy właśnie poza obowiązek, ale jakiś dar. A jeśli jest to dar, no to ten dar właśnie w jakimś sensie granicy takiej formalnej nie ma. Tą granicą ktoś, można powiedzieć, jest życie, ale życie oddane do końca, a oddane w bardzo różny sposób. Też pewnie w mądry sposób ktoś nieraz tutaj to cieszyło, dostrzegali na uczestnicy konkursu, patrząc na Chrystusa oczywiście, dla nas ten najdoskonalszy wzór poświęcenia, gdzie właśnie nie sam czyn jako taki, śmierci czy cierpienia jako takiego jest miarą wartości tego czynu, ale choć to jest nierozłączne, to świadczy o jednoznaczności i niezmienności tego daru Chrystusa, ale to jego pragnienie, w czyn wprawione, by być wiernym do końca człowiekowi i Ojcu, który go do miłości, z miłości na ten świat posłał. Więc pewnie wychodziłbym również, myślę, to wydaje, od doświadczenia ludzi, bohaterów, może choćby biblijnych, czy także tych, którzy gdzieś koło nas żyją, a być może trzeba by poszukać rzeczywiście już nie tylko tych wielkich męczenników, świętych, ale kogoś, kto pewnie każdy z nas zna, takich ludzi, którzy w tej codzienności okazują się tymi herosami, choć nigdy tak sobie o sobie nie pomyślą. To jest też bardzo ciekawy wątek w tej pracy, w której jest przywołany Tocqueville, dlatego że on się pojawia w takim kontekście pokazującym, że demokracja, tak jak ją opisuje Tocqueville, tak jak ją widzi Tocqueville, nie jest specjalnie przyjaznym środowiskiem dla postaw heroicznych. To autor tego rzeczywiście nie rozwija, ale wyraźnie wskazuje. To jest ciekawa rzecz. No ja na koniec też postaram się odpowiedzieć, bo co mnie by zainspirowało do jakichś poszukiwań. Ja muszę powiedzieć, bardzo bym chciał porównać taki heroizm, jaki mamy rzeczywiście w całej tradycji greckiej, kiedy przychodzą nam na myśl ci herosi mityczni, prawda? Czyli nie wiem, Achilles, Hektor i tak dalej, heroizm wydaje mi się absolutnie immoralny. No, absolutnie immoralny. Z heroizmem moralnym, takim jaki mamy u Sokratesa na przykład, z heroizmem świętości i jeszcze, żeby zobaczyć punkt, moim zdaniem, styku tych dwóch rodzajów heroizmu, czyli etos rycerski, po prostu. I nikt na to w pracach nie zwrócił uwagę, ale ten etos rycerski, który w polskiej literaturze etycznej, myślę, że jest całkiem nieźle przebadany, chociażby przez profesor Mariosowską, ale też ostatnio wyszła świetna książka eseistyczna właśnie, co ciekawe, też nie naukowo, tylko eseistyczna, ale doskonała książka profesora Zdzisława Najdera, który konradysty niewątpliwie największego na świecie, ale też o etosie rycerskim. I to jest wątek bardzo dobrze przebadany, ale mam wrażenie, że nikt na niego nie spojrzał jako na taki wątek styku heroizmu chrześcijańskiego i powiedziałbym starogreckiego czy starożytnego, nie? Heroizmu immoralistycznego i takiego bardzo moralistycznego. To by mnie bardzo ciekawiło, nie? Gdzie przebiega granica między tymi heroizmami. Gdybym miał w tę stronę pisać. Co jest ciekawe, bo to, o czym ojciec rektor wspomniał w Biblii, jeżeli sobie popatrzymy na niektórych biblijnych herosów, takich nazwijmy, no to też z moralnością różnie, prawda? No król Dawid to, powiedzmy sobie szczerze, tak... Nie heroicznie. No tak moralnie różnie, nie? Moralnie różnie. A mimo to no, nikt nie odmówi tej postaci heroizmu i nie mówię tutaj o walce z Goliatem li tylko, prawda? Nie wyłącznie. Przejdźmy może jeszcze do drugiego wątku. Nie wiem, co było inspiracją do tego tematu konkursowego, ale mam wrażenie, że on jest, że ten temat jest trochę pod prąd naszego codziennego myślenia o
postawach chrześcijańskich, współczesnego codziennego myślenia o postawach chrześcijańskich, a może właśnie nie, bo tu się nam pojawia wątek heroizmu codzienności, bo mam wrażenie, że obecnie troszkę żyjemy w takim świecie, gdzie raczej widzimy spotykanie się z Bogiem w sytuacji naszej słabości, takiej rzeczywiście doświadczenia słabości, upadku, niezdolności do pewnych działań doskonałych. Raczej tutaj widzimy moment spotkania z Panem Bogiem niż w czymś, co by angażowało dar męstwa jako dar Ducha Świętego, czy moment takiego heroizmu. Myślę, że ten heroizm jest traktowany troszkę jako coś takiego związanego z perfekcjonizmem, a czasami może nawet tak heretycko, pelagiańsko nam tu coś się pojawia. Czy rzeczywiście tak jest? Czy to nie jest dobra epoka na heroizm, czy nie? Czy wręcz przeciwnie, to jest dobra epoka na heroizm, tylko że ten heroizm jest bardziej właśnie heroizmem stabilności, takiej właśnie stabilitas w znaczeniu trwania, prawda, w powołaniu, w dobrych wyborach, tylko trwania przez dłuższy czas, że ponieważ żyjemy w takim świecie, który jest światem tak potwornie zmiennym, to bardziej nam trzeba takiego heroizmu benedyktyńskiego niż heroizmu rycerskiego. Czy jest tak, czy nie? Czy jednak ta kategoria wydaje się nam trochę podejrzana w naszym myśleniu chrześcijańskim? Znowu od siostry profesor. Znaczy każdy czas jest dobry na heroizm. Nie ma takiego czasu, który nie byłby dobry. Tak samo no, każdy czas jest dobry na świętość, tylko ona jest zupełnie inaczej rozumiana. Jak pewnie czytaliście gdzieś tam Żywoty Świętych, tego chociażby ten Aleksy, prawda, gdzieś w literaturze polskiej, na którego pomyje wylewano i on się tak cieszył z tego i został świętym, to no, normalnie czytając taki tekst, to ja mówię, ja dziękuję za taką świętość. Ale ludzie się uświęcali w sposób, który nam dzisiaj się wydaje nie tyle nieczytelny, czasem właściwie absurdalny, prawda? Tak. To się wiąże zapewne z naszym poznaniem. Być może, jeśli ten świat dalej się będzie kręcił, to za jakieś 200 lat ci, którzy będą czytać nasze dzieła duchowe, powiedzą, ale to normalnie odlot, prawda, jak oni myśleli, to być może tak jest. Nam się zawsze wydaje, na każdym etapie rozwoju ludziom się wydawało, że są już światli i gotowi. Także każda epoka jest dobra. Nie ma wojen w tej chwili, przynajmniej tu i teraz, więc my nie jesteśmy zmuszeni do jakichś takich spektakularnych gestów, ale to nie znaczy, że ta perspektywa cnoty, powiedzmy, czy świętości, ona jest odległa. Ja bym się zgodziła z tą refleksją. Często jest tak, że gdybyśmy, szczególnie jak się młodych ludzi pyta gdzieś tam przy okazji różnego rodzaju zajęć i konwersatoriów, no cnota to piękna rzecz, ale chciałbyś być cnotliwy? No nie, prawda? Przesada. Ja myślę, że to jest taka rzecz, ta świętość, to dążenie do heroicznej postawy, do czego po prostu trzeba dojrzeć. I pytanie, czy, bo ja tutaj nie chciałabym operować jakimiś takimi prostymi kalkami, bo mówi się dzisiaj, konsumpcjonizm sprawia, że niekoniecznie. Ja myślę, że powodem tego może, że my jakoś tak sprawiamy wrażenie jako społeczeństwa niespecjalnie chrześcijańskie, niespecjalnie tym zainteresowane, może ten powód nie tkwi tyle w konsumpcjonizmie, ile w małej refleksyjności. My dzisiaj żyjemy nieuważnie i szybko, a żeby ta perspektywa tego dążenia, tej cnoty jakoś jawiła nam się jako bardziej atrakcyjna, my byśmy musieli więcej myśleć nad tym, jak żyjemy. Nie tyle zastanawiać się nad osiągnięciami i sukcesami, prawda, tylko zastanawiać się głębiej nad tym, kim my jesteśmy właściwie. Skupić się trochę po prostu na chwili. To wszystko wokół nas strasznie szybko się obraca i czasem wytrąca nas z takiej prostej refleksji. Ja bym tutaj szukała tego powodu, dla którego to się wydaje nieatrakcyjne. Jak ktoś głębiej się nad tym zastanowi, to uzna, ale poza tym, nawiązując do tego, co pani powiedziała, jeśli mamy na uwadze ten chrześcijański ideał, no to weźmy jeszcze pod uwagę, że trzeba kochać, prawda? Że to nie jest tylko i wyłącznie, to nie są technikalia, prawda, takiego ćwiczenia się w cnocie, jak w ćwiczeniach ignacjańskich gdzieś tam, przepraszam wszystkich
fanów ćwiczeń jezuickich. Zaznaczam, że to nie powiedział tego nikt z nas, siostra profesor. Tak, dokładnie, to proszę pamiętać. Ale istotą zawsze będzie miłość, żeby człowiekowi na tym zależało, to on się musi w tym jakoś rozkochać i zakochać. To nigdy nie przyjdzie jako pewien automat. Poza tym jeszcze jest jedna rzecz taka. Nie wiem, czy się Państwo zgodzą. My byśmy chcieli dzisiaj wszystko szybko, prawda? Szybko, jutro, pojutrze, prawda? Tutaj piszę, robię zamówienie, kurier ma przyjść jutro i już. A ta droga do tego z dnia na dzień nie widać. To od nas wymaga potwornie dużo trudu i czasu, prawda? To nie jest tak, że ja sobie zaplanuję tak jak przeczytanie dzieł Szekspira, prawda? No, trochę ich jest, ale jak tak przysiądę, to może za miesiąc, jak nie będę mieć niczego innego, to ja to przeczytam. No, ale jeśli ktoś sobie zaplanuje, dajmy na to, będę mężny, prawda? Do 2021 roku będzie deadline, to doskonale wiemy, że nic może z tego nie wyjść. No, może nie wyjść. I tutaj taki sukces, takie osiągnięcie, to co ci się udało, to są zupełnie inne kategorie. Może tu, w tym. Dwie rzeczy sobie uzmysłowiłem, jak siostra profesora mówiła. Po pierwsze o tym, że nasze kategorie mogą się rozmywać w zależności od epoki i o prymacie miłości w tym heroizmie czy w świętości. Jest takie opowiadanie Andrzeja Kijowskiego o Szymonie Słupniku. Nie pamiętam dokładnie tytułu, ale bardzo możliwe, że Święty Szymon albo Szymon Słupnik po prostu. Proszę, ja nie będę go opowiadał, żeby tutaj Państwu nie zdradzać całej fabuły, ale to jest opowiadanie właśnie o heroizmie, w którym nie widać wyraźnie świętości. Widać wyraźnie pewien nadmiar, powiedziałbym, czy radykalizm, tak bym to powiedział, radykalizm, ale nie widać tak wyraźnie miłości. I to jest wtedy pojawia się pytanie o świętość. Króciutkie, doskonałe opowiadanie, serdecznie polecam. A druga rzecz, wspomniała siostra profesor Wojnę, nasz współbrat, ojciec Innocenty Bocheński, twierdził był, sam będąc żołnierzem, że człowiek nigdy nie dochodzi do takiej postawy, takiej jakości moralnej, do jakiej może dojść uczestnicząc w walkach. On mówił, wojna to straszna rzecz, ale wojna to wielka rzecz. I rzeczywiście, no nawet pisząc De Virtuti Militari, bardzo na to zwracał uwagę, że pewne cnoty być może trudno jest uzyskać w sposób inny niż mocno konfrontacyjny, bo to nawet o to chodziło. To samo pytanie, czy nasze czasy są łatwe, czy trudne dla heroizmu? Myślę, że są tak samo trudne i tak samo łatwe, jak każde inne. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że to zawsze jest działanie z drugiej strony także. Czy pomysł na to, że ja będę czegoś potrzebował i mogę się spotkać z Bogiem w słabości, nie jest dowodem na to, że chciałbym dla siebie czegoś więcej. To nie jest dowód na to, że jestem trochę pyszny, że uważam, że ta moja słabość to jest za mało na mnie samego. Jeśli popatrzymy znowu na świętych, od których zaczęliśmy, to szkoda gadać, prawda? Nikt do końca nie stał się idealny, tak jakbyśmy go chcieli widzieć. Na pewno nie był piękny, na pewno nie był młody wiecznie, różne rzeczy mu się trafiały. To jeden nie miał nogi, a drugi był chory, a tamten na łożu śmierci chciał jeszcze zapalić, prawda, jak brat Albert przypomniał sobie to, na czym mu zależało. Chcielibyśmy trochę pychą się unieść, prawda? Tymczasem do heroizmu są powołani ludzie słabi, tacy jak są, to jedno nie przeszkadza drugiemu. I myślę, że to jest odwiecznie jakoś gdzieś się przejawiające, jak nie tu, to tam, ta pycha, która no, nawet największych potrafi spuścić na samo dno. To jest, ten przykład świętych jest też ciekawy, dlatego ja sobie też kiedyś uzmysłowiłem, że w przypadku większości świętych, myślę, że których podziwiamy, że nie chcielibyśmy z nimi żyć. A nie, bo męczennik to jest ten, który żyje ze świętym, prawda? Dokładnie. Ja przypomniałem sobie, jak na grobie świętego Hieronima po jego śmierci ponoć wypisano,
Cieszą się ziemianie, smucą się niebianie. Nie, nikt nie miał wątpliwości, że jest to wielki święty, aczkolwiek wszyscy z ulgą odetchnęli, że Hieronim już przeszedł do nieba, co do tego nie było wątpliwości, ale wiadomo było, że będzie to dosyć dla niebian niekomfortowe i myślę, że o wielu, tak samo o Bernardzie z Clairvaux, myślę, że też można byłoby tak powiedzieć o wielu, wielu świętych. Może my trochę robimy im krzywdę, że tak ich troszkę pozbawiamy tej trudności, którą mieli w sobie. To ta trudność troszeczkę też w czasie procesu tak jakby się rozmywa, prawda? To nie jest to, co widać najbardziej, myślę, w tę stronę. Dlatego z drugiej strony jest to przykład trudniejszy. I starotestamentowe postaci bardziej nas ku temu skłaniają, żeby widzieć, bo oni są bardziej z kości i krwi, prawda? Tu się zezłościł, tu coś zrobił złego, potem odpokutował. U świętych nie zawsze to widać. Często ich analizujemy już z tego punktu końcowego, w którym całe poprzednie 60-80 lat zatraciło się. Możemy tylko dodał, że jakby trochę sporo to już było powiedziane, że jeśli heroizm łączy się z miłością, to pewnie koniec końców nie brakuje i dzisiaj w wielu ludziach, może we wszystkich, tego pragnienia heroizmu, bo nie brakuje z pewnością pragnienia miłości. Miłości, którą chcielibyśmy, żeby trwała, miłości, która by była miłością bezinteresowną, miłością, którą właśnie, na której możemy budować, my się możemy budować na czyjejś miłości, prawda, i opierać się, więc tak się zastanawiam, czy jak szczerze mówiąc, w tym momencie nie mam jasnej odpowiedzi, jaka jest nasza kultura, czy jest na pewno kulturą właśnie trochę bezrefleksyjną, szybką, instant, model miłości przedstawiany w mediach właśnie, to jest już na chwilę, za chwilę coś może nowego, ale czy nie jest jednak tak trochę, że ciągle gdzieś pod spodem, co już choćby nawet w literaturze, w filmie, nawet w takiej popkulturze wypływa na wierzch, to pragnienie czegoś, co trwa, za co warto oddać życie, czemu warto się poświęcić, nie? I myślę, wydaje, że w naszych czasach również tego nie brakuje, nie? Więc ostatecznie to pewnie są takie czasy jak kiedyś, jeśli nie zadusimy w sobie pragnienia miłości, to też nie zniknie heroizm. Jeśli ludzie będą chcieli kochać i nie pozwolą sobie wmówić, bo być może, że jest trochę taka, to jest czasem być może pewien element nowej kultury, że wielkie rzeczy one nie istnieją w tym świecie, że to wszystko jest tylko właśnie maksymalnie na naszą miarę, albo możemy to sztucznie wykreować tylko, ale to nie jest rzeczywistość i przestaną wierzyć w to, że miłość prawdziwa trwała do końca, że jest możliwa, to heroizm też nie zniknie. Właśnie być może będzie bardziej benedyktyński, być może, ale no, choćby ta ostatnia epidemia teraz gdzieś, co już czytamy o różnych postawach ludzi, prawda? Czasem i lęku, i ucieczki, i chowających się, ale o ludziach, którzy, nie wiem, rezygnowali z respiratora, wiedząc, że mogą komuś pomóc, kiedy załóżmy, to ulżyłoby w ich cierpieniach i ich ostatnich chwilach życia. Takich przypadków, choćby we Włoszech, przynajmniej słyszałem o kilku, to ciągle gdzieś pod spodem się kryje. Plus właśnie może dużo bardziej prozaiczne postawy heroizmu w życiu rodzinnym, w przyjaźni, czy no właśnie w takim zupełnie ukrytym, znanym Panu Bogu tylko heroizmie. Więc myślę, że w tych czasach i pewnie mam nadzieję, że tak będzie zawsze, nie zniknie pragnienie heroizmu, nie znikną heroiczne postawy. A czyny no, też się pojawiają, co róż. Ale to jest też ciekawe, ojciec rektor wspomniał o tej kulturze współczesnej. To jest ciekawe, że jedyna kultura zachodnia obecnie, która produkuje mitologię, czyli kultura amerykańska, produkuje mitologię heroiczną, prawda? Superbohaterów nie super, prawda? My się w Europie troszkę podśmiechujemy z Avengersów, z Captain America, z Supermana, z Batmana, ale no przecież my chętnie na to chodzimy, nie? Chętnie to bliższe oglądamy. Nam choćby, no, to już ma trochę swoje lata, ale właśnie Tolkien, wielkie epopeje trochę gdzieś głęboko chrześcijańskie, a zarazem sięgające do tych wzorów średniowiecznych czy wręcz starożytnych, to jest mimo, epoch, mimo tak, wszystko ewidentnie. Poruszają, tak mi się wydaje, ludzi. Tęsknota jest. Jest jakaś tęsknota chyba za tym właśnie. No, ja
jednak nie zmieniały się tak bardzo. Jednak jest to pragnienie jeszcze ciągle. To chyba właśnie w Władcy Pierścieni jest taka scena, gdzie tam to jest chyba sam z Frodo siedzi, ci bohaterowie w takich ruinach, już nie pamiętam tych miasta, które tam za chwilę ma być zajęte przez orków, no i są już dosyć zmęczeni. W każdym razie ten Frodo niosący pierścień tam jest taki już zdruzgotany tym jarzmem, i tak, które dźwiga ciężarem całego pierścienia, i sam prosty chłopiec, no, którego pewnie Tolkien wkłada w swoje myślenie, mówi, że to eposy historii dawały nam siłę, tak, bo byli ludzie, którzy wierzyli. I wtedy Frodo zadaje pytanie, wierzyli w co? Wierzyli, że w świecie istnieje dobro i że za dobro warto, że w to dobro warto oddać życie i walczyć. Nie? Więc jeśli człowiek nie przestanie wierzyć, że istnieje dobro, to nawet niekoniecznie od razu odkrywając jakiś wymiar transcendentny, czy tym bardziej religijny jeszcze dalej, to w nim to pragnienie oddania się będzie, nie? I będzie motywowało ludzi. To jest też ciekawe, bo rzeczywiście we Władcy Pierścieni, w całej mitologii Śródziemia, w zasadzie chyba mamy wszystkie typy heroizmu, jakie zostały opisane. Mm-hmm. To jest też ciekawa rzecz, aczkolwiek, bo to, o czym ojciec rektor wspomniał, ta wypowiedź Frodo rzeczywiście jest o tyle ciekawa, że ona się koncentruje na dobru, a jednocześnie ten heroizm... Samwise Gamgee, tak? A jednocześnie te postawy są inne niż postawy heroizmu, nie wiem, doktora Rie z Dżumy. Mhm. Mimo wszystko, trudno uchwycić różnicę, ale to nie jest taki heroizm czysto, powiedziałbym, taki powinnościowy. Nie? Mhm. Taki zawzięty. Zawzięty. Taki zawzięty. Podziwiamy doktora Rie, ale on jest ciężki dla nas, nie? Tak. Przecież mimo wszystko. To na koniec już pozwolę sobie zadać pytanie o pracę. Czytaliśmy wszystkie prace. Myślę, że dla nas wszystkich było to ciekawe doświadczenie. Co w tych pracach było najbardziej poruszające, co zwróciło największą uwagę, co było być może nietypowe, być może zaskakujące? Tak samo, taka sama kolejka. Tak samo. Otóż mnie jakoś ujęło, powiem, w trakcie tej lektury to, że Państwo, którzy pisali te prace, bardzo dużo pisali o świętości. Się nie spodziewałam. Myślałam, że Państwo pójdą taką ścieżką właśnie bardziej heroicznych czynów. Oczywiście pojawiały się nam takie wątki, ale równocześnie było właśnie bardzo dużo takich odwołań do świętości, odwołań do ofiary Chrystusa, jako po prostu tutaj, no takiej podstawowego modelu, to nie jest dobrze powiedziane, ale takiej figury po prostu tego, czym jest świętość. Było bardzo dużo odwołań do męczeństwa, więc to, co mnie jakoś, powtarzam, ujęło i dało mi do myślenia, to właśnie to, że tam tak dużo nasycenia było tą świętością. I nawiązując chociażby do ostatniego pytania ojca o to, jak to jest z tym heroizmem i z tym świętością w życiu i współczesnym społeczeństwie, można by powiedzieć, że zważywszy na Państwa wypowiedzi, to całkiem dobrze. To całkiem dobrze jest. Świadomość jest rzeczywiście taka duża. To tyle może. A czy było coś, czego siostrze profesor brakowało? Co chciałaby siostra profesor tak tam zobaczyć? Co ja chciałabym zobaczyć? Nie pojawiło. To jest trudne pytanie, dlatego że jakoś zaproponowałam ten temat. Jak się proponuje temat, to ma się jakąś wizję. Tak, a ponieważ jednak większość mojej refleksji wiąże się z etyką niż z teologią moralną, no więc tak myślałabym, że Państwo bardziej piszący te prace jakoś wezmą pod uwagę to, że nie można od nikogo po prostu tego heroizmu wymagać, ale miałam na myśli heroizm czynów, nie miałam na myśli heroizmu postawy i może to, na co właściwie Państwo nie zwrócili uwagi, a co dla mnie w takim kontekście świadectwa gdzieś, o którym Pani mówiła, jest ważne, że jeśli szukamy granic heroizmu, to ta granica heroizmu bardzo często biegnie gdzieś przez naszą wrażliwość, przez wrażliwość naszego serca. Po prostu to, co dla jednego jest heroizmem, dla drugiego już nim nie będzie. I wara nam od osądzania ludzi, na co ich było stać, a na co ich nie było stać, bo my sobie nie zdajemy czasem sprawy z tego, że jakieś działanie, które nam na zewnątrz wydaje się być takim przeciętnym, dla kogoś naprawdę może być działaniem heroicznym.
I to jest taki wymiar heroizmu, o którym Państwo nie wspomnieli, gdzieś tak może implicite, a który wydaje mi się ważny, prawda? My zresztą czasem to jakoś w języku potocznym się w naszym pojawia, że no to był dla mnie heroizm, bo to było dla mnie jakieś rzeczywiście trudne, ale ktoś z zewnątrz by na to powiedział, ty tam heroizm, przesadzasz. Po prostu to, na co nas w danej chwili stać, to wie tylko Bóg i my. Może Bóg lepiej od nas, bo czasem nie wiemy. Ale gdzieś to jest ciekawe, jeśli chodzi po prostu o tą granicę. Dziękuję. Pytanie przechodnie. Przechodnie, tak. Podejmuję pałeczkę. Bardzo proszę. Mnie się bardzo podobało to, że świętość nie była tutaj, czy powiedzmy uznanie, nie było tym, co dominowało w wyborze osób, które były często przedstawiane, bo się pojawiła i rodzina Ulmów, i Janusz Korczak się pojawił, czyli jakby świadomość, że czyny heroiczne niekoniecznie wiążą się z uznaniem świętości przez Kościół. To bardzo jest dużo, prawda? Budujący przykład dla człowieka czytającego z drugiej strony. I no, ja muszę powiedzieć, że miałam dużą przyjemność i tak czytając kolejne prace odczuwałam coraz większy ciężar oceny. Cieszyłam się z jednej strony, bo to jest duże wyróżnienie, ale z drugiej strony miałam też świadomość, że to jest pewna odpowiedzialność, która za tym idzie i to jest bardzo budujące. Znaczy, na pewno są to osoby, z którymi w jakiś sposób mogłabym się minąć. Autorzy prac, niezależnie od tego, czy udało im się zdobyć nagrody, czy nie udało im się zdobyć nagrody. Myślę, że umocniłam się tylko w przekonaniu, że świat i ludzie są ciekawi, interesujący i można się od nich wiele nauczyć. To jest dobre doświadczenie, już nie takie częste. Ojciec rektor, to samo pytanie. Co zaskakujące, czego brakowało? Na pewno to jakoś mnie też ujmowało i może nie zaskakujące bardzo, ale sporo w tych pracach, choć dyskretnie, było takich osobistych wątków. Widać było właśnie włożone serce. Była jedna czy druga praca, bym powiedział, bardzo taka techniczna, ale czy właśnie taka oparta na definicjach, rozważaniach, encyklopedyczna czy erudycyjna, choć to też dobrze, prawda, ale było sporo widać takiego zaangażowania no, właśnie na poziomie egzystencjalnym, gdzie ktoś też oczywiście sięgając, obiektywizując w pewien sposób, odnosząc się, to choćby było pewnym też kryterium oceniania do tradycji Kościoła, a zarazem właśnie pewnej struktury naukowej pracy, która ma jakąś logikę, to dużo tego wątku osobistego mimo wszystko się pojawiało. No i to właśnie tak jak moja przedmówczyni zwróciła uwagę, to jakoś tam dotyka, to cieszy, a to zarazem ubogaca. No, to dla mnie kilka tych prac to rzeczywiście prace, którym sporo się jakoś mogą się sporo nauczyć i samemu sobie jakoś pewne rzeczy przemyśleć. Kaznodzieja od razu znajdzie jeden czy drugi przykład do wykorzystania. Tak. Jakiś dobry trop kaznodziejski, który to rzeczywiście nie brakowało takich miejsc i to jest pewnie ciekawe. A zarazem też jakby porównuję chyba z ubiegłym rokiem, mam nadzieję, że pamięć mnie za bardzo nie myli, to też jakoś mnie cieszyło, że spory poziom właśnie takiej struktury pracy, języka polskiego i właśnie takiej, no, tego, co byśmy nazwali szeroko pojętą naukowością, że on w tych kilkunastu pracach był rzeczywiście bardzo, bardzo dobry i nie znamy, można powiedzieć, uczestników konkursu, znamy tylko z imienia nazwiska, poza laureatami, których przedstawimy króciutko za chwilę, ale nie są to pewnie teologowie, to jednak i niekoniecznie może zawsze filozofowie, może w ten sposób już operujący językiem, jakąś mający pewną łatwość i przygotowanie, to właśnie widać było też dobry język i są to teksty, które się pewnie dobrze czyta. Jeden czy drugi rzeczywiście mógłby się spokojnie nadać do może bardziej osobisty, mniej naukowy, do jakiejś publikacji, jako medytacja dokładnie nad ludzkim poświęceniem. Trudno mi chyba powiedzieć, czego mi brakowało tak w tych pracach. No, nie wiem w tym momencie, trudno mi było tak jednoznacznie coś wskazać. Ale chyba też wszyscy się zgodzimy, że poza wszystkim te prace były po prostu dobrze napisane, prawda? Tak, i dokładnie. To było zaskakująco, naprawdę. Stąd, przepraszam, była pewna trudność, bo dużo tych prac jest tak na pewnym poziomem bardzo bliskich. To jest właśnie te kryteria. A język tych prac i można powiedzieć umiejętność odwoływania się do,
do aparatu krytycznego celu operowania, to na poziomie licencjatu spokojnie ma. Tak, to po prostu jest mnie wykraczające. Tak, tak, z czasem. Tak, chętnie czytalibyśmy takie prace w innych okolicznościach. Proszę Państwa, i chcę powiedzieć, że to nie jest to, co w tej chwili Państwo słyszycie, to nie jest jakiegoś typu zbiorowy komplement. My naprawdę przed nagraniem rozmawialiśmy o tym i mówiliśmy dokładnie to samo, że chętnie byśmy czytali takie prace studentów kierunków, na których wykładamy. Ja muszę powiedzieć, że zacznę od tego, czego mi brakowało, ale to wynika z ciemności mojej natury i jakby chęci eksplorowania tych ciemnych, nieszczęsnych rejonów, bo ja myślę, że za granicami heroizmu jest coś bardzo złego. To znaczy, że za granicą heroizmu jest, jeżeli ktoś jest jakby w takim momencie radykalnym, znaczy na takiej ścieżce radykalnej, to za granicą heroizmu jest szaleństwo albo pycha. I to jest, i brakowało mi takiego, powiedziałbym, takiej pracy, która by się odważnie zmierzyła z tym tematem, co jest za granicą heroizmu. Czyli kiedy, jeżeli heroizm uznamy, a wielu z Państwa ten heroizm tak definiowało, jako wyznaczony heroizm chrześcijański, w etyce chrześcijańskiej, jako wyznaczony nawet nie tyle przez poświęcenie, co przez miłość, która powoduje poświęcenie, to jeżeli miłość jest tą granicą heroizmu, to jeżeli utrzymamy radykalizm, a zniesiemy miłość, to co jest za tą granicą? I myślę, że za tą granicą jest coś strasznego. I bardzo mi brakowało kogoś, kto by mi opowiedział o tym strasznym, ale to taki terroryzm, jak rozumiem, coś takie, taki zacięty. Takie terroryzm, powiedziałbym, szaleństwo. Ja jestem bardzo daleki od kultury wschodniej i dla mnie zawsze obraz Jurodiwego będzie obrazem wątpliwym, nieakceptowalnym jakoś głęboko. W sensie nie źle powiedziałem, może nie głęboko nie jestem go w stanie zrozumieć, ale boję się tego heroizmu tego typu, prawda? Czy takiej. Nikt się nie chciał z tym zmierzyć, co jest dla mnie doskonale zrozumiałe, też bym tego nie zrobił, ale. Tęsknota pozostaje. A co było pozytywnym zaskoczeniem? Ja powiem, że w pierwszej pracy, która została nagrodzona, był wątek, który dla mnie jest szalenie ciekawy i muszę obiecać autorowi, że też już się nad nim trochę pochyliłem, a jeszcze się nad nim pochylę, na który autor zwrócił uwagę, mianowicie łącząc ten temat z zagadnieniem świętych, ale nie świętości, tylko świętych obcowania. I to teologicznie, nie etycznie, ale teologicznie to jest bardzo ciekawy wątek, zupełnie nieintuicyjny i tutaj autorowi pierwszej nagrodzonej pracy osobiście też za to dziękuję, bo zupełnie bardzo, bardzo ciekawy wątek. Też szkoda, że tylko autor zaznacza, że tak powiem, czy wyrzuca nam tę piłeczkę, ale jej nie, ale może to jest cecha dobrej pracy. Proszę Państwa, kończymy naszą dyskusję, zapraszając do lektury prac, które będą dostępne na stronie DSFT. Można trzy pierwsze nagrodzone prace będzie przeczytać. Bardzo do tego serdecznie zachęcamy i na koniec poproszę ojca rektora o przeczytanie nagrodzonych osób, wyczytanie nagrodzonych osób i nagrodzonych prac. Więc rozpocznę od miejsca trzeciego. To miejsce zajęła praca pani Marleny Łęckiej-Woś. Każdy z tych laureatów przesłał nam krótką informację o sobie, więc no, tak dla mnie myślę, że możemy warto ją podać. Tak. Pani Marlena pochodzi z Warzyc, z województwa podkarpackiego, ale mieszka od 10 lat w Krakowie. Jest absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego, kierunków finansów i rachunkowości i na co dzień pracuje jako kierownik do spraw analiz finansowych. A wolny czas... Nieteologiczna profesja. Wolny czas lubi spędzać na świeżym powietrzu, w górach, podróżować, a przy gorszej pogodzie czytać książki i uczyć się języków obcych. Więc serdecznie pani Marlenie gratulujemy. Drugie miejsce zajął pan Filip Jaworski, który pochodzi z miejscowości Klucze, jak pisze, znanej głównie z faktu, że znajduje się tam Pustynia Błędowska. I fabryka papieru, prawda? Tak jest.
Idąc w pielgrzymce dominikańskiej, przechodzimy przez klucze. Co dokładnie. Pan Filip jest absolwentem socjologii na Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zawodowo pracuje jako piwowar w browarze restauracyjnym i jak sam napisał, pozwolę sobie przeczytać, w tym wyjątkowo ciekawym zawodzie czuwa nade mną nie kto inny jak święty Arnulf, patron piwowarów. A z racji tego, że cytując Pascala, wiekuista cisza tych nieskończonych przestrzeni przeraża mnie, staram się szukać odpowiedzi na nurtujące mnie egzystencjalne pytania filozofii i teologii. Serdecznie panu Filipowi Jaworskiemu gratulujemy drugiego miejsca. I pierwsze miejsce zajął pan Damian Piłat, który pochodzi z Lublina, obecnie mieszka w Warszawie. Ukończył w Warszawie prawo oraz politologię na Uniwersytecie Warszawskim, a na co dzień jest radcą prawnym i zajmuje się przede wszystkim doradztwem prawno-podatkowym dla przedsiębiorców. Również nieteologicznie. Nieteologicznie, więc to cieszy dodatkowo. Współpracuje również z kilkoma organizacjami pozarządowymi, a w wolnych chwilach zajmuje się zgłębianiem historii, polityki międzynarodowej, filozofii i teologii. Pan Damian jest słuchaczem Studium Dominikanum w Warszawie, który działa przy naszym klasztorze na Surze, więc takiej siostrzanej instytucji Dezy. Albo braterskiej. Nie zazdrościmy, proszę Państwa, cieszymy się. Więc to dodatkowo. Tym bardziej, że Warszawa nie ogłasza konkursu, tylko Tym bardziej tak, że ale, to my tutaj. Ale współpracujemy bardzo głęboko ze Studium Dominikanum, więc panu Damianowi również serdecznie gratulujemy i gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie, za podjęty trud, refleksje podzielenie się. Mam nadzieję, że również dla Państwa ta praca, ten wysiłek właśnie był też jakąś dobrą intelektualnym i duchowym doświadczeniem, też jakoś pewnie pomagającym w życiu właśnie zatrzymać się nad tym, co ważne czy co najważniejsze. Tym samym dziękujemy za... Ja ze swojej strony jako właśnie organizatora dziękuję za udział w tym konkursie. Mam nadzieję, że jestem prawie pewien, że ogłosimy trzeci konkurs, otwarty konkurs w nowym roku akademickim, który mam nadzieję będzie nam dane także wrócić do regularnych zajęć w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii. Ja na koniec też pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że proszę Państwa, nie nadużywając określenia heroizm, ale myślę, że sam fakt, że podjęliście się Państwo trudu zbadania tego tematu, przemyślenia go i napisania tych prac, jest niewątpliwie czymś niezwykłym. Że jakby umiejętność wyrwania się poza codzienną krzątaninę, poza ten codzienny bieg życia, poza to wszystko, co jest naszą doczesnością i zwykłością, jest czymś bardzo ludzkim, a jednocześnie wymaga naprawdę dużego samozaparcia i dużego wysiłku. Czy to jest heroizm, czy nie, Pan Bóg to oceni, natomiast na pewno jest to coś nieczęstego, niezwykłego. I tego Państwu serdecznie gratulujemy, za to dziękujemy. Miejmy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy się mogli spotkać na wykładach tutaj czy w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękujemy. Dziękuję uczestnikom dyskusji, siostrze profesor, pani doktor i ojcu rektorowi. I życzymy wszystkim dobrych wakacji. I dziękujemy ojcu Januszowi za prowadzenie dyskusji. Bardzo proszę. Dziękujemy. Dziękuję.